Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 19 lipca. Powróciłem z Polski wczoraj, późno wieczorem, bez żadnych perturbacji. Wyjeżdżając z Polski, to było jeszcze w miarę ciepło, tam było chyba około 18-19 stopni, czy tam 20. Ale przyjechałem do Anglii i przez całą drogę było 30. Ja do tej pory jeszcze tutaj w Anglii 30 stopni jeszcze nie miałem, jeszcze ja nie odczułem, ale w historii tu były takie. Także to nie jest aż taka strasznie wielka nowość. Nie powinna być przynajmniej. Piję sobie kawkę, ale to moment, to i nutka oczywiście na kolanka. Gorąco. Dzisiaj ma być 38 stopni. No... Tak, ja w Polsce nie pamiętam, żebym miał 38. Kiedyś, ja mówię kiedyś, bo teraz to już pewnie już są takie dni. Przyjechałem tutaj do, pierwsza rzecz to ogród, najważniejsze. No i moja żona za dobrze nie podlewała, ale co ona sama z konawkami latać, synek nie przyszedł. No i sucho trochę jest, wszystko się rozrosło, burz jest. Ogórki, szklarni, ta choroba, bo ja pryskałem jodem. Jednak na tą chorobę nie za bardzo chyba pomaga. Popryskam jeszcze raz, ale one za dobrze nie wyglądają. Ja tam 4 czy 5 wyrwałem ich, żeby zrobić miejsce na kabaczki. Tu kabaczki, no, dorosły niesamowicie. Znaczy, liście jak na razie, a nie te owoce. Zobaczymy, może jeszcze urosną, ale... Jak na razie, to jak ja widzę, to w liście, to mam olbrzymie, niesamowicie piękne liście. Tęskniłem za kawą, muszę wam powiedzieć. Chociaż piłem w tym dobrą kawę, ale jednak ta moja kawa jest najlepsza. Chcę wam pokazać, co tutaj się podczas mojej nieobecności się stało. Tutaj to jest ten... A może zmienię? Przepraszam, ja jestem rozebrany, ale w tej chwili pewnie jest koło 30. Dlatego ja może zmienię kamerę i będziemy, to znaczy przesunę ją naprzód. Także będziemy inaczej patrzeć. O. I teraz będziemy widzieć to, co ja widzę z przodu. Zostały 3 kapustki, że ona tu jeszcze porozdawała. Tu się ładnie nowe liście tego kabaczka, to chyba kabaczek jest. Buraczki, jak były, tak są, trzeba podlać, bo już one potrzebują, mają sucho. Przed chwilą podwiązałem tutaj większość pomidorów, znaczy te pomidory są podwiązane, one zaczęły dojrzewać, ale przez to, że te liście u samej góry na dużej części ich, tak jak tutaj widać, te liście się zwijają, te pomidory nie są wielkie, są małe i dojrzewają, tak jak tutaj widać ten. On powinien być duży, olbrzymi, a jest mały. Czyli jak liście się zwijają tak do góry, to znaczy, że za mało wody. Ale przedtem już miałem problem, to nie jest to, że przez tydzień czasu się stało. Już przedtem miałem z tym problem i o tym wam mówiłem. Niektóre pomidory na nich, tak jak na przykład ten, no to jest, ma piękne zielone, liście się nie zwijają, ma piękne zielone liście. Ale ja w tym miejscu, co tutaj jesteśmy, to w tamtym roku były pomidory. To chyba też ma wpływ na to. I będę musiał jeszcze więcej dowiedzieć na ten temat, żeby tego błędu nie zrobić w przyszłym roku. No ale pomidory mam. Już mam swoje, jak już widać, to już są, już czerwienieją. Już są swoje. Tutaj te, to jak widać, są piękne, nie zwijają się, ale w tym miejscu nie było pomidorów. Ale w tamtym miejscu też nie było, a zwijają się liście. Inna przyczyna musi być też. Te są ładne, ja już tutaj je podwiązywałem, bo one, każdy w swoją stronę szedł. Ale tak jak mówiłem, wysokość, o ten, przepraszam, ten pomidor już jest mojego wzrostu.
Już ma 180 parę centymetrów wzrostu. Niedługo będzie miał 2 metry. Tak wygląda. Ja wczoraj podlewałem wieczorem te dwie grządki, tą tutaj, tą z tymi, z tą cebulą, marchwią i tymi pomidorami. I te pomidory, najpierw te pomidory, bo one tak bardzo biednie wyglądały. I tam są ogórki, muszę ogórki przejrzeć, bo powinny być już ogórki. Ten burak, liście trochę podeschły, bo tam jego trzeba zawsze podlewać, ale nasiona będą. Tam widzę, nasion będzie mnóstwo. Po truskawkach, sezon już po truskawkach. Tutaj został jeszcze czosnek do zebrania. No, w tej chwili rdza jakaś go zaatakowała, ale to już jego końcówka. Tutaj zostały do podwiązania są te pomidory, popatrzcie się. Tutaj one muszą być podwiązane. Tu fasola taka, ta angielska, taka runner beans się nazywa, tak, runner beans. I ona tutaj zawładnęła. Ona by rosła i rosła i rosła, tak właśnie tak jak myślałem, do drzewa może sznurki przyczepić tam na górze. Tutaj też wszystkie wymagają usunięcia tych dzikich pędów, niepotrzebnych liści i podwiązania. To jeszcze do zrobienia. Zrobiłem tylko przerwę. Tutaj są ogórki. Jeszcze nie przeglądałem, ale dzisiaj przejrzę i dzisiaj je podleję, bo tutaj już powinien się zacząć ogórki. Tutaj to w sumie nie ma co zaglądać, bo to są ziemniaki i selery, trochę chrzanu. Selery są piękne, ziemniaki się rozłożyły, bo one za wysokie, za wielkie, ale nie kwitną mi na razie, także jeszcze ziemniaczków nie ma. Wam pokażę tutaj w środku w szklarni. W szklarni, tutaj tak jak widać to, no to tutaj były ogórki, to w tej chwili są kabaczki. I to wielkie te liście, ale kabaczków nie ma, bo zaglądałem dzisiaj. O, tam jest ogórek jaki duży, muszę tam tego ogórka zerwać. I tak wyglądają pomidory. Tam są owoce. Je trzeba tutaj też popodwiązywać. Są owoce. Nie są za wielkie. Tutaj z przodu, gdzie jest więcej słońca, to one będą duże. Tam czym głębiej, będą mniejsze, gdy jest za mało słońca. Ta szklarnia powinna być przesunięta gdzieś tak z 1,5 metra do przodu i by było wszystko ok. No cóż, taki błąd. Za głęboko to szklarnię postawiłem pod drzewem. Chciałem jak najwięcej miejsce wykorzystać. Czasami takie kombinacje źle wychodzą. Dobrze, tak to wygląda. O, malinki, malinki. Muszę je podleć, one mają sucho. No tak, nawet tydzień czasu tylko mi nie było i nie mogę. Nie mogę ogrodu poznać. Wszystkie rośliny potrzebują jednak wody, wsparcia. Tak to mamy na stan na dzień dzisiejszy. Ja chciałem to zrobić, żeby wam pokazać w jakim stanie jest w tej chwili po moim powrocie ogród. A jak byłem w Polsce, to myślałem o tym, przyjadę do Polski, to natychmiast powrzucam, porobię, bo tam będę musiał, muszę trochę posklejać te filmiki i zrobię filmy z mojego pobytu w Polsce, bo w Polsce jeden film, który nagrałem i to no, całość tak opuściłem i wrzucałem go, zgadnijcie ile, ponad 24 godziny i się wydaje, że download ten internet no, miałem szybki. Ale upload, żeby puścić, to się wlokło, wlokło, wlokło. To było coś okropnego. W końcu mi się komputer wyłączał, musiałem ustawić, no, żeby się nie wyłączał w ogóle, żeby był cały czas na czuwaniu. No i wtedy się ściągało i 24 godziny non-stop, ponad 24 godziny. I dlatego nie wrzucałem więcej filmików, ze względu na warunki techniczne. Dzisiaj jest upał, będzie tylko 38, nie wiem czy dam radę. Postaram się coś tam zrobić jeszcze. Jutro ma być chłodniej, tu już jutro
będę więcej robił. Dzisiaj tylko tak informacyjnie, że będą filmiki z mojego pobytu w Polsce. I tyle. Tak wygląda mój ogród. Są i piękne elementy, są i takie słabsze elementy. No ale tak wygląda. Dziękuję bardzo i do następnego razu, czyli do prawdopodobnie do jutra. Jutro puszczę. Jutro może mi się uda coś tam skleić. Coś z Łomży może. No chyba, że na bieżąco coś zobaczymy.